Cześć, tutaj Agata Milner, Twoja agentka specjalna w sferze nieruchomości. Przyjechałam prawie całą Polskę ze Śląska do Świnoujścia po to, by spotkać się z Wojtkiem Kodzińskim, który otworzył hostel Rent to Me. Trąbił przez dwa miesiące na Facebooku, co on tutaj robi. Musiałam przyjechać i tu sprawdzić sama dla siebie. Wojtku, powiedz mi. Witajcie, cześć. Tak. Powiedz nam, skąd się wziął pomysł i jak do tego w ogóle podszedłeś? Byłeś przygotowany? Jak to ogarnąłeś? Krótki najem, tak? Zawsze byłem nastawiony na długi wynajem. Sam wynajmuję mieszkania na długi najem z podziałem na pokoje i w tym się specjalizuję i z tego nawet szkolę. Natomiast krótki najem zawsze odstawiałem na bok, ponieważ moje miasto rodzinne to Szczecin. W Szczecinie krótki najem moim zdaniem średnio się sprawdza. Nie jest to miasto, do którego przyjeżdżają aż tak bardzo turyści. Nie jest to jakieś miasto nadmorskie wbrew pozorom, jak wiele osób twierdzi, że Szczecin jest nad morzem. Tutaj się pojawiła okazja i ta okazja była całkowicie spontaniczna. To znaczy kolega do mnie zadzwonił: Wojtek, jest taki temat do wydzierżawienia, budynek w Świnoujściu, czy chcesz działać? Ja: no pewnie, dawaj, działamy. No ale później przez miesiąc dzwoniłem i była cisza, tak. A potem nagle po miesiącu: trzymaj tu telefon i sam to załatw. I od tego momentu, tak, on się wypisał powiedzmy trochę z tego tematu, a ja w ciągu dwóch dni podpisałem umowę dzierżawy. W kolejne dwa dni postawiłem ten temat na nogi, na tyle, że już mieszkały osoby, wzięły od nas nocleg. Super. Powiedz mi, ile? 70 kilka? Teraz 73 miejsc. 73 miejsca noclegowe. Nie bałeś się? Jakby nie było, no, nie jest to 10 łóżek, czy tam 10 miejsc, tylko no też miałeś zobowiązania, prawda? Wziąłeś no tak, trzeba było wpłacić kaucję, trzeba było podpisać się cyrograf na kwotę dzierżawy kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, więc to też jest jakaś kwota, która zobowiązuje. Natomiast wyliczyłem sobie w Excelu, wspominaliśmy na innych filmach o Excelu, jak ważny i istotny jest. Tak. Wyliczyłem sobie, że przy założeniu 75% obłożenia i 80 dni jest super. Nawet jak zrobiłem sobie wariant, drugą zakładkę w tym Excelu i ustawiłem tam 50% obłożenia, też jeszcze wychodzę na plusie. Więc stwierdziłem, dobra, decyduję się na to, żeby zaryzykować. Super. I teraz tak, wchodzisz w zupełnie nową przestrzeń, nowe doświadczenie. Powiedz, co Cię zaskoczyło? Na co nie byłeś przygotowany? No było parę takich kwestii. Zaczynając od urzędu, trzeba było pójść zgłosić podatek od nieruchomości. To zobowiązywała umowa dzierżawy, żeby płacić ten podatek samemu. Tego nie obliczyłem w Excelu wcześniej. Potem, jak już byłem w tym urzędzie, okazało się, że jest coś takiego jak opłata klimatyczna. Tutaj w Świnoujściu jest to 4 zł od osoby za każdy dzień. Przy takiej ilości osób razy cały miesiąc się robi kolejne parę tysięcy złotych miesięcznie. Więc to było takie zaskoczenie. Na pewno sama nazwa hostel wzięła się też z tego, że nie mogłem tego nazwać hotel, ponieważ bym musiał to zgłosić znowu jako obiekt taki turystyczny. Wymagałoby to kolejnego czasu i kolejnych zobowiązań, narzuconych zasad. Stwierdziłem, że nazwę to hostel. Później, wcześniej tego nigdy nie mieszkałem w hostelach za bardzo i wyszło na to, że hostel to jest współdzielone, są to współdzielone pokoje. U mnie są indywidualne pokoje, jedno, dwu, trzy osobowe, natomiast mam jedynie co to współdzielone łazienki, że na dwa pokoje przypada jedna łazienka. Tu mamy 34 pokoje, 19 łazienek, 5 kuchni. Tak wygląda struktura tego budynku. Super. No muszę przyznać, że jest to bardzo fajne połączenie, ponieważ tak, masz pokój, który jest no, naprawdę w wysokim standardzie. Wszystko wydaje się przynajmniej być nowe. Jest czysto, schludnie. I mamy dostęp do kuchni, czego znowu w hotelu nie ma. Jednak jak przyjedziemy nad morze, nie za...
czasem można też zatęsknić za tym, żeby sobie ugotować coś takiego swojego. Tak, mamy domowego. Tutaj 200 metrów do głównego deptaku w centrum Świnoujścia. Jest naokoło masę sklepów, więc z rana można śniadanko sobie samą przygotować, właśnie, a kolację na promenadzie już zjeść. Dokładnie. Też jest to jakaś oszczędność, jeśli na przykład podróżujemy z dziećmi, jest to też większy koszt czasu. No tak, na pewno nasz hostel jest rozwiązaniem ekonomicznym. Nie jest to hotel tak jak Radisson 5-gwiazdkowy, gdzie 800 zł płacimy za dobę. U nas oscyluje pokój dwuosobowy za 200 zł za dobę. Świetnie, świetnie. Polecasz coś takiego? Osobom, które działają w nieruchomościach, albo nawet nie działają, ale chciałyby się porwać na taki projekt? Może ktoś ma jakąś tam swoją nieruchomość, którą mógłby tak naprawdę przekształcić, tak? Wiesz co, w ogóle zdecydowanie polecam taki wariant hostelu, gdzie zoptymalizowaliśmy początkowo z 40 miejsc noclegowych na 73. Wow. Te pokoje mamy niewielkie, bo one mają na przykład 10 metrów kwadratowych na dwie osoby. Łazienka jest obok, więc nie zajmuje tej przestrzeni, ale jest lodówka, szafa, tak, dwa łóżka, wiadomo. Mamy czajnik, radyjka i tak dalej. Wszystko jest na miejscu. W niektórych hostelach tego nie zapewniają. U nas oczywiście są ręczniki, herbata, kawa, szklanki, kubki. Jest jak w hotelu, jest tak naprawdę. Całe wyposażenie. Tak. Super. I teraz i przepraszam, tak? Dokończę jeszcze ten wątek, że wolałbym tak naprawdę mieć trzy hostele niż jeden hotel pięciogwiazdkowy. Okay. Ponieważ. Z czego to wynika? Właśnie, z czego wynika? Z tego, że przyjeżdża masę różnych osób i te osoby mają różne wymagania. Jeżeli ktoś płaci 200 zł za noc, to w jego mniemaniu może być tak, że on płaci za hotel. Ja przypominam, że to jest hostel. W fajnym standardzie, jest tu czysto, natomiast jest to cały czas hostel i mogę się powoływać na nazwę hostel. Natomiast jeżeli w hotelu poduszka jest, nie wiem, lekko zagięta, prawy narożnik, to już jest to problem, tak? Tak. Jeżeli na przykład zamiast trzech kubków były dwa kubki, no to po prostu mówimy, tu w kuchni jest do dyspozycji całe wyposażenie. O wiele łatwiej jest mi z kimkolwiek dyskutować, jeżeli nawiązuję tu do hostelu i te oczekiwania są niższe. Natomiast tutaj na 760 metrów mamy 34 pokoje. Niedaleko obok mamy budynek hotelowy 1650 metrów na 31 pokoi. Czyli ponad dwa razy większy budynek i mniej pokoi. I teraz jeżeli u nas doba kosztuje na przykład 200 zł, u nich 300, tak, to kto wychodzi lepiej na tym biznesie? No, tak. U nich jest o 50% większy koszt noclegu, tak, a u nas jest dwa razy więcej pokoi na danym metrażu. Optymalizacja. Optymalizacja, tak. Świetnie. A powiedz jeszcze teraz z takich śmieszniejszych jakichś wpadek, czy na co nie byłeś przygotowany? Okej, miałem wpadkę na pewno z pościelą. Mamy tu firmę, która przyjeżdża do nas z innej miejscowości, z Międzyzdroi i musi przepłynąć promem na drugi brzeg, żeby dostarczyć nam pościel. No i jednego dnia, drugiego dnia nie przyjechali z pościelą i na trzeci dzień mieliśmy sytuację awaryjną, gdzie na 250 kompletów pościeli zabrakło nam na te 73 miejsca czystej pościeli. W związku z tym mieliśmy na tyle problem, że musieliśmy pojechać do Międzyzdroi, ale w drodze okazało się, że oni już są w drodze do nas. Potem się okazało, że dojeżdża pan do kolejki na prom, a wiedzieliśmy, że to za 3 godziny czekania. Przejechaliśmy tym promem dla osób tutaj mieszkających, to on szybciej płynie, mniejsza kolejka jest. Jako zaopatrzenie. Tak, jako zaopatrzenie. Jeszcze w międzyczasie nie mieliśmy tej naklejki, plakietki, że jesteśmy stąd. I trzeba było dzwonić do żeglugi morskiej z prośbą o jedno zezwolenie na przejazd z uwagi na taką sytuację. Udało się to wyprosić. Pojechaliśmy w ten korek 3-godzinny. Na awaryjnych światłach na trawniku czekamy i dzwonimy, gdzie jest pan od naszego prania. Nie ma. Już dojeżdżam. Minęło 40 minut. Gdzie tam pan od naszego prania? Gdzie nasze pranie? Tak. A dzwonią ode mnie z ekipy sprzątającej. Panie Wojtku, zostało 1,5 godziny, a my nie mamy prania, a za 1,5 godziny przyjeżdżają turyści. No i ciśnienie było dosyć duże. Finalnie się skończyło tak, że ten pan dojechał po dłuższym czasie i na środku drogi, w korku, rozkładaliśmy całą ciężarówkę prania, bo nasze pranie było na samym końcu.
więc trzeba było wszystko wyciągnąć na ulicę i przerzucać do samochodu osobowego. Zgrzani, ciśniemy na prom z powrotem. Pewnie upał 30 stopni. No wtedy jakoś tak, 28 stopni jakoś było. I w tym upale ciśniemy z powrotem do hostelu. Mieliśmy jakoś 40 minut na to, żeby ubrać wszystkie łóżka w pościel, no i się udało. Super, zgrany team, tak, zgrany zespół. Ale gdybyśmy czekali na ten prom, byłby duży problem, no bo przyjeżdża ktoś do hostelu, a nie ma pokoju wolnego. Tak. I nie mogę mu powiedzieć, że będzie o 19 godzinie wolny. No fajnie tutaj właśnie, że to wzięliście sprawę w swoje ręce. To też duży i kolejny etap był taki, że po prostu dokupiliśmy trochę więcej pościeli, a potem zmieniliśmy pralnię na lokalną pralnię 1,5 kilometra stąd. Super. Jest ona trochę droższa. Na wyspie już. Tak, tutaj na wyspie. Mimo, że jest droższa, to wolę mieć jednak na miejscu. Płacimy 4 zł netto za kilogram. Tutaj zużycie jest na poziomie 1 tony miesięcznie. Okay. Wspomniałeś, Wojtku, że bałeś się, czy ci się te pokoje wynajmą. Jak rozwiązałeś sprawę właśnie obłożenia? Dosyć agresywny marketing, bo tak? Od razu, jeszcze zanim udało nam się tutaj wszystko posprzątać, przygotować, to w nocy siedziałem nad dodaniem do Bookingu, Trivago i do wszystkich innych portali. Tych portali łącznie naliczy, bo gdzieś koło 20. Okay. Gdzieś koło 3000 zł kosztowało dodanie do tych portali. Później uważałem, że to słabo się sprawdziło, ponieważ Booking jednak dawał pełne obłożenie. Trochę OLX się sprawdził, ogłoszenie na OLX-ie. Z tego ogłoszenia kierowałem na naszą stronę hostel.rentumi.pl. Ta strona została z automatu wygenerowana przez system nasz booking.rentumi.pl. To jest system, który sprząkł nam Booking, Trivago, Airbnb, wszystkie systemy w jeden kalendarz rezerwacyjny i on też generuje stronę, na której można dokonać rezerwacji. O I tyle czy jest dobrze. Jest system taki ogólnodostępny? Każdy tak, może możecie skorzystać. Jeżeli macie mieszkania, chcecie hostel, macie cokolwiek na wynajem właśnie taki na krótki termin, możecie skorzystać z booking.rentumi.pl. Tam jest też okres testowy, więc można przetestować sobie. Super. Okej, okay, i to wszystko podpiąłem pod stronę hostel.rentumi.pl i to daje o tyle przewagę nad Bookingiem, że na Bookingu płacę 15%. Na początku startujesz od stawki 12, potem żeby mieć łapkę taką polecany hotel to jest 15%, a ja specjalnie jeszcze płacę 16%. Dlatego, zdradzasz swoją tajemnicę. Tak, bo stwierdziłem, że większość osób, co ma łapkę, no to ma 15%, a ja stwierdziłem, że będę płacił im o 1% więcej, ale będę nad nimi, ponieważ Booking promuje wyżej tych, którzy mają wyższą prowizję. A na logikę 12 i 15 jest najwięcej takich obiektów, a teraz jak mam 16, no to prawdopodobnie jestem wyżej pozycjonowany. A powiedz mi, czy te 16% jest nadal potrzebne, jeżeli masz najtańszy nocleg w Świnoujściu? No Booking cały czas stanowi kilkadziesiąt procent rezerwacji. Jeżeli zareklamuję się na OLX-ie, to wtedy kieruję na hostel.rentumi.pl i tam nie płacę żadnej prowizji. Dobrze. Znaczy się, chodzi mi o to, czy nie mógłbyś wykorzystać tak jakby najniższego oprocentowania? Aha, że 12%. Bo tak czy siak... Jeżeli komuś zależy na najtańszym noclegu, to sobie zrobi sortuj według cena i wyskakujesz wtedy jako pierwszy. Okej, okay, zgadza tak się, ale też jeżeli ktoś z automatu wpisze Świnoujście, to wyskakuje. Też wyskakuje wyżej. Czyli łapie te osoby, które niekoniecznie szukają najtańszego. Tak. Może albo po ocenie na przykład szukają w inny sposób i wtedy też wyskakujesz wyżej, często jako promowany obiekt. Super. Czyli tak, jest z jednej strony Booking i wszystkie inne portale, Airbnb. Airbnb mi się sprawdziło tylko gdzieś na poziomie 5% obłożenia, więc średnio. Inne wszystkie portale to jest moim zdaniem z 10-15% obłożenia. I wszystko co robiłem, to kierowałem na hostel rentum. Jeśli ktoś dzwoni przez telefon, to dawałem mu troszkę niższą cenę na swojej stronie i wtedy nie płaciłem żadnej prowizji. Tak, super. Czyli sprawę Bookingu mamy... Jeszcze dodam jedną rzecz, to jest terminal płatniczy. Jak startowaliśmy, nie mieliśmy, ustawiliśmy tylko płatność gotówką. Natomiast były sytuacje, że ktoś nie przyjeżdża, no i tracisz. Masz zablokowany pokój, czekasz do pierwszej w nocy i nikt nie przyjeżdża i nie masz tego wynajętego dla innej osoby, która dzwoniła, że też chce. I trzeba było to rozwiązać w ten sposób, że ustawiasz jednak płatności kartą na Bookingu. Czekaliśmy aż 5 tygodni na
już poczekamy. Czekaliśmy 5 tygodni na podpięcie terminala, bo niby zły był adres, bo coś tam i w biznesie tak bywa. Tak. W Excelu zakładasz, że jest obłożenie takie i takie stawki, a nagle się okazuje, że głupi terminal, nie masz jak skasować niedojazdów tak zwanych i niestety to obłożenie o tam ileś procent spada przez to, że ktoś nie dojechał, a ty nie skasowałeś pieniędzy. Teraz robimy w ten sposób, że robimy preautoryzację, czyli blokadę środków na koncie. Na Bookingu klikamy pokaż dane karty kredytowej i w ten sposób mamy zabezpieczenie naszych środków. Nawet jak ktoś nie przyjedzie, to wtedy ściągamy te środki z konta. Okej, super, czyli jesteście zabezpieczeni. Bardzo fajnie. Tak. Dodatkowo zrobiliśmy jeszcze karteczki i na różnych miejscach, na słupach rozwiesiliśmy jako tani nocleg w Świnoujściu. Okay. Mieliśmy też ulotki i roznosiliśmy na promie, gdzie ktoś płynie z PKP z dworca promem tutaj do centrum. Ale wszystko to, powiem Wam, że tak sobie efekt. Okay. Gdzieś tam pojedyncze osoby się zgłaszały. Wojtku, czyli podsumowując, marketing? Największa skuteczność, stety niestety, Booking. I dobra gospodarka, zarządzanie cenami na Bookingu, promowanie, dobre zdjęcia, to wszystko, dobre oceny, pilnowanie tych ocen, to wszystko ma wymierny wpływ na rezerwację. Fotografa miałeś? Na początku szybko z naszego telefonu, żeby, bo myśmy to zrobili w 48 godzin, więc no nawet nie było czasu. Zrobiliśmy z komórki zdjęcia, później dopiero po 2-3 tygodniach przyjechał fotograf i z drona zrobiliśmy jeszcze filmik, nagraliśmy trochę materiałów. Tego nie widziałam. Okay. Super. A powiedz jeszcze, nim ucieknę, bo muszę już lecieć na pociąg, już jest wieczór, także za chwilę odjeżdża pociąg na Śląsk. Powiedz, jak ogarnąłeś w ogóle sprawę pracowników? Byłeś w takiej sytuacji, przerobiłeś to, czy w ogóle... Znaczy wrzuciłem, pierwsze co to wrzuciłem, po prostu ogłoszenie na Elixa i na kilka grup tutaj na Świnoujście Praca. Zgłosiło się z 30 osób w ciągu jednego dnia, 5 godzin nawet, bym powiedział. Przyszła tutaj ekipa trzyosobowa, z tej ekipy dwie osoby zostały finalnie. Później się okazało, że tutaj jest osoba jeszcze mieszkająca obok, która dochodzi, jak jest większa ilość pokoi do posprzątania. Czyli mamy trzy osoby na miejscu i zwracam uwagę, żeby była to osoba ze Świnoujścia. Tak. Dlatego jeżeli policzę sobie koszt zameldowania takiej osoby w pokoju, jeżeli miałbym dla personelu mieć specjalny apartament, to kilka tysięcy złotych by szło na samo zablokowanie. Tak. Więc lepiej zapłacić więcej na miejscu osobom, niżeli brać osoby i trzymać je tutaj na miejscu. Intuicyjny Excel, który masz w głowie. Tak, tak. No trzeba przekalkulować, jak zawsze. Świetnie, świetnie. No to chyba nic innego mi nie pozostaje, jak pogratulować Ci tego sukcesu. Dzięki. Żeby paliło. W następnym roku planujemy otwarcie drugiego. Także to będzie większe ryzyko, bo teraz chcemy to zrobić na zdolności kredytowej i zakupić to na własność, więc będzie większe tutaj pole do popisu. Też będziemy mogli więcej zainwestować, na przykład zamki elektroniczne do wysyłania pinów na komórkę z kodem wejściowym, żeby zautomatyzować linię. Tak, żebyś mógł sobie wtedy cały dzień leżeć na plaży, a nie tylko pół. Już w pierwsze 3-4 tygodnie była masakra. 45 minut dziennie jedynie wychodziłem na zjeść i potrafiłem od 6 rano do 2 w nocy praktycznie być dyspozycyjny. Gdzieś przysypiałem w ciągu dnia. Natomiast teraz się nauczyłem to tak obsługiwać, że gdzieś koło 3 godzin dziennie mi tylko zajmuje obsługa. Wojtku, świetne wyniki. Gratuluję. Powodzenia tego całego przedsięwzięcia. Była wielka niewiadoma i jednak się udało. Super. Mam nadzieję, że to zainspiruje osoby, Was zainspiruje do tego, żeby inwestować w nieruchomości, nawet zaczynając od zerowego kapitału, działać i na różnych przestrzeniach można. I tak jak wspominaliśmy wcześniej, podnajmie, wynajmie, flipach, gotowcach. Jest dużo różnych sposobów na działanie w branży nieruchomości. Ja z mojej strony czekam na przyszły rok. Mam nadzieję, że będę mogła przetestować równie ciekawy projekt. Więc zaskocz mnie. Myślę, że się to da spiąć. Ja uciekam już na Śląsk i do zobaczenia w bliskiej przyszłości. Dziękuję Ci. Dzięki, że przyjechałaś do nas i całą Polskę przebyłaś tak naprawdę. Tak, całą Polskę. Było warto, naprawdę.